Jeśli chodzi o przygotowania, to właśnie przepracowałyśmy 2 tygodnie, teraz już prawie trzeci. 2 tygodnie pracowałyśmy codziennie, miałyśmy 5 treningów w tygodniu, 3 motoryczne i 2 piłkarskie. Przygotowanie bardzo dobrze, już jesteśmy też po jednym sparingu, jutro gramy kolejny. Co prawda sparing przegrałyśmy 3-1, ale jeśli chodzi o to pod względem piłkarskim, to myślę, że naprawdę bardzo pożyteczny, dużo do analizy, ale wyciągamy z tego wnioski i trenujemy dalej. Zagracie w innej grupie, drugiej, południowej, inne rywale, znacie właśnie te drużyny? Nie, znamy tam bodajże 3 albo 4 drużyny, także znowu ciekawie, bo już w poprzednim sezonie nie znałyśmy tamtych drużyn, z którymi grałyśmy, także też będzie ciekawie, nie znamy tych drużyn, znowu nowe doświadczenie, dalekie podróże. Chcecie na pewno powtórzyć tą rundę wiosenną, jesienią, bo przecież tam byłyście rewelacją. Skończyliście na 4. miejscu, ale tak naprawdę świetna ta runda była i pewnie powtórka z rozrywki mile widziana jesienią. Tak, jak najbardziej. To jest naszym celem, żeby ta pierwsza runda była taka jak druga w tamtym sezonie i przede wszystkim wygrywać mecz po meczu i na tym się skupiać. Ale celem takim jakimś docelowym jest ta pierwsza liga? Marzycie o tym? No wiadomo, że to jest nasze marzenie, ale zobaczymy, co będzie na końcu sezonu. Jeśli chodzi o sam skład, niewiele się zmienił. To zgranie to jest też wasz atut? Tak, to prawda, że już od kilku lat gramy tym samym składem i teraz już naprawdę myślę, że jesteśmy bardzo świadomymi zawodniczkami. Jesteśmy dobrze przygotowane i mamy nadzieję, że to pokażemy i udowodnimy w tym sezonie.